Witam uprzejmie. Chciałbym przedstawić sylwetkę pana Jerzego Albertusiaka, właściciela drukarni F4, mieszczącej się w Pawęzowie 102D. Drukarnia F4 jest oficjalnym sponsorem Leopak Old Boys Ligi w sezonie 2016. Należy dodać, że drukarnia F4 pana Jerzego Albertusiaka również w sezonie 2015 była sponsorem Leopak Old Boys Ligi. Panie Jurku, jak długo w branży poligraficznej? No, zaczynaliśmy od offsetu już 18 lat temu. Od 18 lat jesteśmy na rynku. Kawał czasu. No, pracuje się. Ciężka branża? No, teraz coraz ciężej jest na rynku się utrzymać, dlatego też wchodzimy troszeczkę w inne branże, w reklamę. Lubimy postęp, czyli tak. Wszystko jest dobrze ukierunkowane, bo rozwój to rozwój, prawda, i wszyscy będą zadowoleni z oferty, która i tak jest bardzo szeroka i bogata. Oferta oczywiście drukarni F4, a należy dodać jeszcze, że od pewnego czasu funkcjonuje również sklep internetowy Imperium Koszulek, szanowni państwo, tak. Gdzie w ofercie macie? Mamy zestaw śmiesznych koszulek patriotycznych, koszulki firmowe możemy również robić pod indywidualne zamówienia. Pełny zakres ubrań, między innymi ubrania robocze możemy też robić. Czyli generalnie oferta do wszystkich i na każdy temat. Tak. Mam życzenie, państwo drukujecie. Tak, dokładnie. I jestem szczęśliwy. Od prezentu dla dziecka, dla znajomych, aż po ubranie pracowników w firmie. A czyli nie tylko, szanowni państwo, koszulki, ale również inny asortyment odzieżowy, generalnie na każdym podłożu, na każdym materiale? W zasadzie tak. W zasadzie tak. Różnymi technikami może jesteśmy w stanie coś zrobić. Długo trzeba czekać od momentu zlecenia zamówienia do jego realizacji? Typowe zamówienie robimy w dzień, dwa. 3 dni robocze jest standardem dla nas, aczkolwiek zwykle się w pierwszym dniu wyrabiamy, góra drugi. Nietypowe robimy coś troszeczkę dłużej. Kwestia jest przygotowania tego, opracowania, zatwierdzenia przez klienta. Czasem klient więcej zwleka niż my to produkujemy. Oczywiście, czyli tak, można by rzec, że Imperium Koszulek rzeczy niemożliwe do 24 godzin, a na cuda trzeba poczekać do 72 godzin. Dokładnie. Należałoby dodać, że adres, który warto pamiętać, warto mieć zapisany w swoich smartfonach, to www.imperiumkoszulek.pl. Tak. Panie Jerzy, skąd ten pomysł, żeby być jednym ze sponsorów Orlikowej Ligi Old Boys, czyli Leopak Old Boys Ligi, sezon 2015 i teraz już drugi sezon? Panie Jerzy, skąd pomysł, oczywiście cieszymy się niezmiernie, że takowy zaistniał, żeby być jednym z uczestników sponsoringu Orlikowej Ligi Old Boys, czyli Leopak Old Boys Ligi w sezonie 2015 i teraz już w drugim sezonie 2016? No, ciężko do końca powiedzieć, szczerze mówiąc, co nas do tego skłoniło, co mnie do tego skłoniło. Lubię pomagać, to jest przede wszystkim. Współpraca z takimi ludźmi, którzy prowadzą tą ligę, jest przyjemnością. Myślę, że przy okazji mogę też zyskać. Nie ukrywam, że reklama też jest dla mnie kusząca. W tak dużym przedsięwzięciu, tak szeroko rozpowszechnionym, jest to dla mnie też pewne korzyści. Niezmiernie miło słyszeć ciepłe słowa skierowane pod adresem ligi. Tak. Aczkolwiek bylibyśmy bardzo szczęśliwi, cały zarząd ligi, gdyby kiedyś zadzwonił w drukarni F4 albo odezwał się, prawda, mail w komputerze w Imperium Koszulek z zamówieniem, gdzie byłby jakiś dopisek, że widziałem pańską ofertę, widziałem pańską firmę na reklamie, prawda, na banerze reklamowym Leopak Old Boys Ligi. A czy udział taki, bo na pewno jest to bardzo szlachetne, czy udział w takim sponsoringu ligi to można by podciągnąć pod jakąś taką naszą dziecięcą, młodzieńczą pasję, prawda, gry w piłkę nożną i teraz takie jeszcze, prawda, nawiązanie do naszych dziecinnych lat? No być może. Człowiek, że tak powiem, ma tyle lat, na ile się czuje. Dlatego być może, że udział w czymś takim
Odmładza, bym powiedział. Niewątpliwie tak. Twierdzimy, że tak. Tak. Jest to zdecydowanie pewne. Z jakim przystajesz, takim się stajesz, można powiedzieć. Jeżeli z młodymi, aktywnymi ludźmi się przystaje, wtedy człowiek się czuje dużo młodszy. Odbiorę to jako pochlebstwo w kierunku wszystkich zawodników Leopard Gold Boys Ligi. Między innymi, ale i zarządu. Jeszcze dziękuję bardzo. Jeszcze coś o materiałach. Z tego, co zdążyłem się już zorientować, pracuje pan na najwyższych jakościowo substancjach i półproduktach czy produktach, które służą do produkcji koszulek. Trwałość takiej koszulki można ocenić przy jakiejś takiej normalnej eksploatacji? Ciężko jest. Przy normalnej ma dość dużą trwałość ta koszulka i technika na druku pozwala na wieloletnie użytkowanie, aczkolwiek jeżeli ktoś używa tego do pracy, przypuśćmy, i codziennie to pierze, musi to w wysokich temperaturach, to wiadomo, że wszystko ma swoją wytrzymałość, aczkolwiek do codziennego użytku okazjonalnego są bardzo trwałe. To jest wysokie gramatury bawełna, nie oszczędzamy na materiałach, z tego względu, że tracimy wtedy klientów. Nie opłaca się oszczędzać na materiałach, bo traci się wtedy klientów. To jest złudne oszczędności. Oczywiście tak. Uszkodzenia mechaniczne nie wchodzą tutaj w kontekst tego pytania, bo uszkodzenie mechaniczne na druku jest naturalnym jego już całkowitą dyskwalifikacją. Więc wszystkim bardzo serdecznie polecamy skorzystanie z adresu imperiumkoszulek.pl lub z kontaktem w drukarni F4 www.drukarniaf4.pl. Panie Jerzy, o koszulkach wiemy już prawie wszystko, co można, do kogo są kierowane. Natomiast jeszcze jedno pytanie nasuwa mi się teraz na myśli. Jeśli chodzi o ofertę produkcji drukarni F4, co Państwo macie w ofercie i do kogo kierujecie swoją ofertę? Ofertę kierujemy do szerokiego, że tak powiem, odbiorcy. Od indywidualnych po firmy klientów. To może nie będę pytał, może do kogo, wiadomo do kogo się kieruje, do tych korporacyjnych. No, klientami naszymi są wszyscy, zarówno indywidualni klienci, jak i firmy, mniejsze czy większe. Korporacje. Nasza działalność zaczęła się od druku offsetowego, czysto druk offsetowy. W tej chwili ofertę poszerzyliśmy o druk cyfrowy, ze względu na to, że mniejsze nakłady przy druku offsetowym wychodzą bardzo drogo. Dlatego też, żeby klienta zatrzymać i zachęcić niejako niższymi... Takie wyjście naprzeciw, tak, dokładnie, żeby obniżyć koszty, żeby klient jednak korzystał z naszych usług, weszliśmy w druk cyfrowy. Aczkolwiek bardzo dużo jeszcze się robi na offsecie. Większe nakłady robimy na offsecie. To jest zdecydowanie mniejsze, już na cyfrze przerzucamy. Czyli offset jest królową, tak, można by rzec, drukarni, dokładnie, prawda? Dokładnie. Dobrze, dokładnie. To znaczy offsetowo, ale skoro ktoś sobie życzy cyfrowo, dlaczego nie? Dokładnie. Przy małych nakładach offset jest bardzo drogi, klient wtedy rezygnuje z pracy, z zamawiania, prawda? Czyli najwięcej takich zamówień korporacyjnych, typu powiedzmy kalendarze roczne. Tak, to takie największe chyba takie szczytowe zamówienia, prawda, i wytężona praca jest na końcu roku. Tak. Wszystkie firmy kalendarz. Wtedy budzą się, że trzeba kalendarz firmowy i wtedy te kalendarze, że tak powiem, są na topie. Wypełniają nam dnie i noce. Ktoś by, panie Jurku, w wakacje myślał o kalendarzach na sezon na przykład 2017. Powinni myśleć. Wtedy, tak jak teraz, w wakacje mam mało pracy, a w grudniu ciężko będzie, że tak powiem, złapać oddech. I niektórzy mogą odejść, prawda, z kwitkiem, bo nie będzie zrealizowane zamówienie. Aczkolwiek robiliśmy kalendarze już w styczniu i w lutym.
to jeszcze taki w miarę przyzwoity czas, chociaż lepiej mieć roku poprzedzającym rok następny. Dokładnie, więc, dokładnie. Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do drukarni F4. Już teraz wakacje się kończą. Zapraszamy dokładnie. Z zamówieniami po kalendarze na sezon 2000, na rok 2017. Dokładnie. Przymierzamy się do kalendarzy w tym roku od września do grudnia 2017 roku. Od września 2016 do grudnia 2017. Taką ofertę wyszliśmy. Mamy dwóch klientów, którzy są na to zdecydowani i będziemy robić takie kalendarze. Dokładnie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nasza współpraca, czyli Ligi, drukarni F4 i Imperium Koszulek będzie się układała w sposób znakomity i w taki, jaki byśmy sobie wszyscy życzyli. Liczę, że kolejne wszystkie sezony będziemy razem. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, drukarnia F4 i Imperium Koszulek to najwyższa jakość.